10 czerwca wspominamy błogosławionego Bogumiła, biskupa. Bogumił urodził się w Koźminie, w Wielkopolsce. Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat około roku 1135. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysterz w Łęknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił. Rok później Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Jednak już w roku następnym, w 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Błogosławiony Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał o nim w swojej kronice: mąż pełen cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego. Dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi należących do metropolii na zorganizowanie nowego opactwa cystersów w Sulejowie, który ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Bogumił uczestniczył w roku 1191 w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. Natomiast w roku 193 wezwany na rozjemce w sporze między Benedyktynami a Norbertanami o opactwo świętego Wincentego we Wrocławiu przydzielił je Norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania księcia Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku w Dobrowie Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył. Spragniony ciszy i spokoju, po 12 latach rządzenia metropolią gnieźnieńską, w roku 1198 złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, trwoniąc czas na modlitwę i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swojego życia. W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał mszę świętą i wygłaszał kazania. Przeżył tam około 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misję wśród pogańskich Prusów. Nieznana jest data jego zgonu. Według kalendarza krakowskiego miał przejść do wieczności w opinii świętości wieczorem 19 sierpnia. Według nekrologu klasztoru Norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to 1204. Jego sława świętości od samego początku była bardzo żywa. Obejmowała zwłaszcza rejony Wielkopolski. Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą balachę z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety Księga Cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze. Nowy proces kościelny rozpoczął się w roku 1908. Dopiero papież Pius XI, 27 maja 1925 roku, zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił błogosławionego Bogumiła wraz z błogosławioną Jolantą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Błogosławiony Bogumił jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje oraz dni skupienia. W
ikonografii błogosławiony Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami ukazywany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem jest ryba. Módlmy się. Panie nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu. Przez modlitwy błogosławionego Bogumiła biskupa zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełnij wszystkie jego prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.